9. otwarty kongres Implant Masters Poland pod tytułem Meet the Master odbędzie się w grudniu, w pierwszej połowie grudnia. Mamy potwierdzonego już naszego mistrza implantologii, który jest znany na całym świecie. Jest to Henry Salama, który poprowadzi wykład, w zasadzie, który będzie zajmie nam cały dzień. A drugi dzień będzie dniem spektakularnym w historii implantologii, dlatego że po raz pierwszy w historii odbędzie się w Polsce zjazd absolwentów Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie. Przyjdzie do nas aż 10 wykładowców spoza Polski, z najbardziej odległych zakątków świata, od Hongkongu po Stany Zjednoczone. Również będą Europejczycy, również będziemy mieli przedstawiciela Polski, więc będzie to taki jeden dzień bardzo naukowy, a drugi dzień bardzo praktyczny. Kongres będzie dostępny dla wszystkich chętnych, tak początkujących implantologów, jak i bardzo zaawansowanych. Dlatego też tworzymy taką formułę, że będzie można wziąć udział tylko w jednym dniu, który będzie tym dniem stricte naukowym, lub w drugim dniu, który będzie praktyczny, lub można przyjechać na 2 dni do Warszawy. A co jest ciekawe, jakby popularność implantologii jest na tyle duża, że też dołączają do nas asystentki stomatologiczne i higienistki, i będzie też coś ciekawego dla tak zwanych zespołów implantologicznych, czyli lekarze, którzy mają ochotę podnosić na wyższy poziom obsługę, przede wszystkim trwałości, profilaktyki i higieny swoich pacjentów, też mogą przywozić ze sobą asystentki, higienistki, żeby wzięły udział w towarzyszącym spotkaniu higieny wokół implantologicznej. Już w grudniu 2017 roku zapraszam na 9. otwarty kongres Stowarzyszenia Implant Masters Poland pod znanym już tytułem Meet the Master. Zapraszam początkujących implantologów, zaawansowanych implantologów, ale po raz pierwszy zapraszamy całe zespoły wraz z asystentkami, higienistkami, żeby leczenie implantologiczne przebiegało w sposób spójny, przewidywalny i bezpieczny. O szczegółach kongresu dowiecie się już niebawem w Dental Radio i będzie to pierwsze medium, które o tym kongresie będzie informowało.